Pasja, motywacja, sukces. Witamy serdecznie na briefingu prasowym, wspólnym briefingu prasowym Klubu Sportowego Fuca Leszno i Polonii Leszno, sekcja piłki nożnej. Witam Państwa Paweł Moskowiak, prezes Klubu Sportowego Fuca Leszno. Chciałbym serdecznie przywitać pan prezes Piotr Organista, prezes Polonii Leszno, sekcja piłki nożnej. Pan Lesław Nowak, wiceprezes klubu sportowego Fuca Leszno i pan Kupujanek, tener dużym młodzieżowych Poloni Leszno sekcji piłki nożnej. Witamy serdecznie wszystkich internautów. Jesteśmy na żywo, przepraszamy za krótkie, za krótkie opóźnienie w rozpoczęciu tego briefingu. Proszę Państwa, dzisiaj głównym tematem naszego spotkania jest turniej eliminacyjny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Zielonej Górze. To będą eliminacje Mistrzostw Polski w futsalu do lat, w kategorii do lat 14. Zanim do tego głównego tematu podejdziemy, chciałbym tylko z uwagi na to, że jako przy okazji w niedzielę mamy ważne spotkanie futsalowe w, w hali Trapez po przejeżdżaniu zespół Lider tabeli, zespół, który jest tutaj głównym faworytem dla awansu, zespół Red Devils Chodnice, chcielibyśmy Państwa też zaprosić na to spotkanie. Przyjeżdża między innymi trener Andrzej Bianga, który, jest, który był trenerem Polskiej Reprezentacji, który wprowadził naszą drużynę do przyszłorocznej Mistrzostw Europy w Słowenii. Też będzie okazja, żeby wymienić kilka słów i spytać się o szanse Polaków na, na tej imprezie. Jakub Mączyński, najlepszy strzelec do tej pory pierwszej ligi, 16 bramek na koncie i Sebastian Wojciechowski, także kadrowicz no i wielu innych znakomitych zawodników, uznana marka, zespół który zdobywał tytuły Mistrzostw Mistrzów Polski, a także Puchary Polskie, a więc kapitalny rywa będzie myślę znakomite widowisko. I przy okazji chciałbym tylko jeszcze dodać, dołączyła do, naszej, do naszego klubu kolejna firma, kolejny sponsor, firma SmagMag i dzięki tej firmie w niedzielę będą Państwo, wszystkie osoby, które będą na meczu w niedzielę otrzymają za darmo gratis ciepły posiłek, przygotowany jest ponad 400 porcji pysznych flaczków, które firma Smagmak produkuje, także galaretki, a więc każdy na pewno coś dla siebie, coś dla siebie znajdzie. Yy, mm. Na obiad zamiast w domu zapraszamy serdecznie na obiad na, do High No i drugi jeszcze element, ponieważ to będzie tu przed Mikołajkami, także od firmy Krzyś, każde dziecko po meczu otrzyma słodki upominek właśnie w ramach Mikołajek. Dodam tylko, że sponsorami meczu jest firma WT, WTB, Katarzyna Brokerska i Artur Politechnika. Wracamy do tego naszego głównego dzisiaj tematu y, wyjazdu do Zielonej Góry. Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że że po raz drugi z rzędu będziemy mogli wspólnie wystawić drużynę. Drużynę, która będzie występowała pod nazwą Polonia Futsal Leszno. Cieszymy się z tego, że, że po raz kolejny ten zespół wystąpi w wymiarach mistrzostw Polski. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zespół, który wówczas występował w kategorii U-14 zbił się znakomicie i zajął szóste miejsce w mistrzostwach Polski. To był, myślę, że wielki sukces w Kaliszu. Liczymy teraz oczywiście także na to, że w tym roku także tutaj mocna ekipa jedzie. O chłopakach więcej powie ten, który na co dzień tutaj trenuje ich, a więc Jakub Pujanek. Natomiast na no, polskim cieszymy się, że Leszno będzie mogło myślę, tutaj być reprezentowane przez, przez naszych piłkarzy w tak dużej ogólnopolskiej imprezie. Chciałbym oddać głos teraz panu Piotrowi Organiście. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zarówno nasz klub, jako Steiner Pona Leszno, sekcja piłki nożnej, jak i także klub futsa Leszno, mamy jedną filozofię, która idzie w jednym kierunku: czyli, wszystko robimy dla dobra piłki w Lesznie. Rok temu była taka inicjatywa po raz pierwszy, gdzie połączyliśmy siły i wystawiliśmy drużynę młodzieżową w rozgrywkach futsalowych. Myślę, że sam wynik się broni i należy to kontynuować. Dlatego też w tym roku razem, z wspólnymi siłami, dla dobra właśnie tej naszej młodzieży, tutaj miejscowej, połączyliśmy siły, wystawiamy drużynę, która jedzie na kolejne rozgrywki rangi, oby teraz wojewódzkiej, powiedzmy przyszłościowo, mam nadzieję, po awansie, też ogólnopolskiej. I myślimy, że tak naprawdę ta współpraca może nawet na przyszłe lata będzie ewoluowała, będzie wytrzymała w dobrym kierunku. A na dzień dzisiejszy skupiamy się te przede wszystkim na tych zawodach pierwszych, eliminacyjnych. Ja powiem szczerze, z swojego doświadczenia, gdzie też jak byłem, studiowałem w Wrocławiu, akurat miałem przyjemność grać w futsal przez cztery lata. Uważam, że to rozwiązanie dla, też dla naszej młodzieży, która y, obecnie skończyła rozrywki piłki nożnej na trawie, jest to też jakiś dobry element, gdzie mogą kontynuować formę, swój, trenować swoją formę oraz tak naprawdę być cały czas w tak zwanej grze. Tyle z mojej strony. Myślę, że można coś więcej jeszcze tutaj. Dobrze, dziękuję też z okazji. Yy, poprosimy teraz pana wiceprezesa Sawonowaka, Nowaka, który kilka powie nam rzeczy odnośnie regulaminu tego, jak to wszystko będzie wyglądało w niedzielę, jaka jest droga yy, ewentualnie do finału. Tak, turniej organizowany jest przez Polski Związek Piłki Nożnej. Na dzień dzisiejszy, w najbliższy weekend odbędzie się 8 turniejów eliminacyjnych na terenie całej Polski. W nich bierze udział 4-5 drużyn. Łącznie startuje na tym poziomie rozgrywkowym startuje 38 drużyn. Z tych 8 turniejów awans do kolejnego etapu uzyskują zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc trafiają do dwóch czterodrużynowych turniejów barażowych, który odbędzie się w pierwszy weekend stycznia. Zwycięzcy tych turniejów barażowych dołączają do ośmiu zespołów, które wygrały wcześniej eliminację. I pulę dwunastu zespołów zamyka organizator, czyli Jantar Ustka i ubiegłoroczny zwycięzca, czyli kontrakt, kontrakt Lubawa. Te 12 zespołów spotyka się na, już na dwudniowym turnieju w Ustce, gdzie w pierwszym dniu są rozlosowani na 4-3 zespołowe grupy. Pierwsze dwa zespoły z grup przechodzą do ćwierćfinałów, natomiast trzecie zespoły rozgrywają między sobą pojedynki o miejsca 8-9-12. Także tak, tak wygląda jakby cały schemat, ten turniej finałowy odbywa się w ostatni, ostatni weekend stycznia. Co do przepisów, jeszcze gramy przepisami futsalowymi, 2 razy 10 minut czasu zatrzymywanego, czyli tutaj krótsza, krótsza wersja spotkania i zmiana dotyczy też mniejszej ilości fauli, po których drużyny uzyskują korzyść w postaci przedłużonego rzutu karnego z 10 metrów, także cztery faule w każdej połowie, piąty i kolejny są premiowane przedłużonym rzutem karnym dla, dla drużyny. Także Tak to, tak to wygląda i, i, i w tej formule mistrzostwa, młodzieżowe Mistrzostwa Polski będą się w tym roku odbywały. Dziękuję bardzo. Teraz myślę, że Oddamy głos tutaj trenerowi Jakubowi Pujankowi, no bo to jest człowiek, który na co dzień się z tymi chłopakami zajmuje. Bardzo proszę. Witam Państwa. Wyjazd na te Mistrzostwa Polski do Zielonej Góry dla mojego zespołu jest to tak naprawdę nagroda za bardzo dobrą rundę jesienną w rozgrywkach na trawie, ponieważ na 8 spotkań, jakie rozegraliśmy, wszystkie 8 spotkań wygraliśmy, zdobyliśmy 88 bramek, 3 straciliśmy i tak naprawdę chłopacy bardzo dobrze pracują i ode mnie i od klubu i tu właśnie dzięki tej współpracy mają chłopacy dodatkową szansę pokazania się teraz już może na arenie Polski. E, razem z, tutaj z trenerem Krzysztofem Kaczmarzykiem pracujemy z nimi praktycznie już od miesiąca. E, wygląda to naprawdę ciekawie. Sam trener tutaj Kaczmarzyk, który pod okiem bardziej tu w futsalu e, spogląda na chłopaków, mówi, że może być naprawdę ciekawie w tą niedzielę i nie tylko w niedzielę. E, dlatego jedziemy do Zielonej Góry e, z mocnym postanowieniem e, z, Myślę, że wyjścia nawet z pierwszego, z pierwszego miejsca i, i wyjazdu później w styczniu na sam finał do, do ustki. Państwa, tak mniej więcej w skrócie przekazaliśmy Państwu, jak to będzie wyglądało, jeszcze, jeśli chodzi o start tej naszej drużyny Polonia-Futsa Leszno. Byłem tajmistrzost Polski. Po zapraszamy serdecznie w, w niedzielę na nasze strony Facebookowe, na stronę facebookową też Polonii. Będziemy informowali na bieżąco o tym, jaka, jaka sytuacja. Pierwszy mecz gramy bodajże z chyba zespołem Red Dragon z Pniewie, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. A więc będziemy tutaj śledzili poczynania. Przypomnijmy, że jeden zespół tylko wchodzi do finału. No, gdyby się udało w Zielonej Górze już wygrać, to byłoby super, bo przypomnijmy, że finał jest 27-28 stycznia w Jantar Ustka, więc nad morzem. Myślę, że piękny, piękny byłby czas, piękne byłoby aby otoczenie, żeby, żeby tam powalczyć, bo oczywiście my już, biorąc pod uwagę ubiegły rok, kiedy w Kaliszu, no impreza kapitanie przygotowana przez Polski Związek Piłki Nożnej, naprawdę duża, duża impreza, świetnie Przygotowana, więc myślę, że, że byłoby fajnie, gdyby się udało. Natomiast, oczywiście, musimy to wywalczyć w niedzielę na parkiecie. No cóż, liczymy, proszę Państwa, proszę nas śledzić i na naszych facebookowych stronach, na stronie internetowej. Tutaj tak samo u kolegów, naszych przyjaciół z, z Poloni Leczno. No i mamy nadzieję, że będziemy dla Państwa mieli same dobre wieści po tej niedzielnej wyprawie. Proszę, jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy serdecznie i zapraszamy do trzymania kciuków za naszych chłopaków w najbliższym niedzielę.